Dzień dobry, witajcie. Witam w kolejnym odcinku, tym razem trzecim. Myślałem, że trzeci to będzie montaż moich opon na Feldze, ale tam pojawiają się różne ciekawe komentarze, różne ciekawe pytania. No więc, a i ciekawe też sugestie i spostrzeżenia wasze. To znaczy, że niektórzy z was te moje filmy dosyć szczegółowo oglądają i zwracacie właśnie na pewne mankamenty uwagę. Ale to w zasadzie dobrze, bo jak widzicie sami, te filmy moje nie są jakieś reżyserowane, powiedzmy tak, ustawiane i tak dalej, tylko po prostu nagrane z życia. To, co myślę, w danym momencie mówię, albo nawet myślę inaczej, mówię inaczej. No, czasami tak to w życiu wychodzi, że człowiek czasami nawet powie coś, czego by nie chciał powiedzieć. Żeby nie przeciągać tematu, dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić na ogólnie... Po pierwsze, sprostujemy tam te parę tematów, które zwróciliście słusznie uwagę. Tam chodziło o odsadzenie, o ET. Faktycznie zwróciliście uwagę, że źle powiedziałem rozmiary i źle to może zabrzmiało, jeżeli chodzi o zmianę rozmiaru ET. ET jest to odsadzenie właśnie felgi od piasty i tam chyba powiedziałem, że felga będzie obcierała o zacisk i tak dalej, z mniejszym ET i tak dalej. No tak, tak może i powiedziałem, ale może niekoniecznie tak do końca myślałem. Mówiłem też o pierścieniu. Jak widzicie, tutaj mam takiego starego śmietnika, bo tamte koło już nie przeżyło, więc wziąłem następne koło. Będziemy dzisiaj ćwiczyć na tym kole. No każde informacje, które chyba tutaj raczej powiem, no to przydadzą się, myślę, ku wiedzy. Za chwilę sprostujemy sobie te dwa tematy, ale chciałbym jeszcze też na wstępie powiedzieć taką jedną rzecz, bardzo ważną. To, co ja w tej chwili mówię, może to jest też teoria i w pewnym sensie praktyka, natomiast no nie wymagajcie też, to taka moja uwaga, tak? Nie wymagajcie też pewnych cudów na warsztatach wulkanizacyjnych, bo tam też były takie komentarze, że a jakie to pieniądze trzeba zapłacić, ile to czasu i tak dalej. I tu się zgadzam. Po prostu mechanik, monter, który robi wam opony na felgach, on już sam z doświadczenia wie, jeżeli są za duże ciężary na tych felgach, powiedzmy, to on już sam wie, co ma zrobić, ewentualnie, żeby takich ciężarów nie walić, bo nie oszukujmy się, ciężarki nie są tanie, do tanich nie należą. To nie jest tak, że jak wam wyskoczy 60 gram, to ten monter od razu wam klepnie te 60 gram, bo to nie do końca też tak jest. Słuchajcie, monter, który robi już ileś czasu koła, to wie, że trzeba tą oponę odbić, przesunąć, czyli ci wszyscy doświadczeni, którzy robią koła, albo mieli styczność, albo mają styczność z tym, no to wiedzą, jak to zrobić, a my jako użytkownicy, znaczy ja sam też, powiedzmy, jak potrzeba, to robię to. Natomiast no nie wymagajmy też od tych warsztatów, bo jeżeli by tak każdemu musieli poświęcić, powiedzmy, nawet gdybyśmy chcieli zapłacić te pieniądze za takie naprawdę bardzo dokładne, wnikliwe nasze sprawdzenie kół czy wyważenie, no to kolejki by były niemiłosierne, powiedzmy, tak? No to my byśmy czekali na wymianę opon tam, powiedzmy, nie wiadomo ile czasu. A przecież to nie o to chodzi. Ma być zrobione dobrze i w miarę szybko, tak? W kolejce poczekać oczywiście, jak jest sezon. Oczywiście też nie za długo, no ale to tak jak powiedziałem, no to jedno z drugim się ma, tak? Każdy by chciał mieć super. Super to możemy sobie zrobić poza sezonem, powiedzmy, albo przeczekać chwilę, jak powiedzmy ten sezon dobiegnie już, powiedzmy, końca wymiany tych opon, powiedzmy, z zimówek na letnie czy z letnich na zimówki, no i wtedy można się pobawić z tymi kołami. Oczywiście tego nikt za darmo nie zrobi, no. A poza tym czas to nie będzie, powiedzmy, pół godziny na wymianę opon, tylko to będzie zabawa trochę dłuższa. Nawet bym powiedział, że nawet nie trochę, albo dwa razy dłuższa, albo i nawet jeszcze więcej. No. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o dokładne wyważenie kół, co nie oznacza, że warsztaty, które wymieniają opony, czy je wyważają, robią to źle, bo ja pokazuję w szczegółach, jak można ewentualnie bardzo dokładnie to zrobić. O instrukcjach. Tutaj mam dwie instrukcje, żeby nie było. Jedna instrukcja jest od montażownicy, druga jest od wyważarki. Było pytanie z rzędu tych, dlaczego tak się dzieje, że w jednym warsztacie wyważycie na przykład sobie koła, jedziecie do drugiego warsztatu, a na drugim warsztacie
no, coś tam wychodzi nie tak. I teraz zmienne wyniki niewywagi. Jest coś takiego, jest taki punkt właśnie w tejże instrukcji. Jest napisane tak. Zdarza się, że po wyważeniu koła, jego demontażu i ponownym założeniu na wyważarkę okaże się, że koło nie jest wyważone. Zjawisko to nie jest spowodowane błędami wyważarki, lecz tak zwanym błędem zamocowania koła na piaście uchwytu wyważarki. Błąd zamocowania wynosi 10 gramów. Jest to zjawisko normalne, występujące w każdej wyważarce do kół samochodowych. Więc sami widzicie, że przeczytanie takiej instrukcji, jakieś zaznajomienie się takie, powiedzmy, z podstawami, no w pewnym sensie rozjaśni trochę umysły, że jest to zjawisko normalne. Tam było właśnie w komentarzu, że szkoda, że nie zdjąłem koła i nie założyłem z powrotem. No i co by to dało? Spróbujemy, zrobimy to w tym odcinku. Będę chciał na tym kole, wziąłem drugie koło, będę chciał na tym kole, słuchajcie też, żeby no nie było za długo, ale nie da się opowiedzieć tego w 10-15 minut, takich dosyć istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o felgi i opony. Tam też było jakieś pytanie odnośnie mocowania felg w stole, prawda? Tam ktoś się strasznie zjeżył, że w ogóle jakieś stare uciekać, podziękować, jakieś tam dziwne takie tematy, nie wiem. To w ogóle Polak był, czy nie Polak, no ale nie interesuje mnie to tak naprawdę. Słuchajcie, w instrukcji jest napisane jasno. Zakładanie opony. Jest w punkcie 8.3, jest coś takiego. Koła 10 do 18 cali należy chwytać szczękami od wewnątrz. Czyli tak jak wkładam koło, szczęki mi rozpierają felgę. Natomiast koła od 12 do 20 cali należy chwytać szczękami z zewnątrz. Czyli łapiemy za nasze ranty, prawda, i stopki nam ściskają tą felgę. Czyli jak łatwo zauważyć, między 12 a 18 cali możemy stosować sobie dowolnie. Czy możemy sobie ściskać tą felgę lub ją rozprężać w szczękach. Czyli 18, 19, 20 i tak dalej. Zależy jakie tam mamy. No powyżej 18 cali już lepiej łapać te felgi z zewnątrz, za ranty felg, no pewnie lepszy uścisk jest, no i te siły, które tu działają na naszym ramieniu do zakładania opony, powiedzmy jeszcze w przypadku ramflata, no to na pewno będzie to wskazane, żeby łapać felgę z zewnątrz. Dobra, tyle jeżeli chodzi o instrukcję urządzeń, więc jak we wszystkich urządzeniach należy zapoznać się z instrukcją. Wiadomo, że większość nas tego nie robi, po prostu albo wiemy jakieś tam proste urządzenia, no to tam jeszcze jakąś instrukcję, nie? Dopiero później jak mamy jakiś dylemat, jakiś problem, wyciągamy tą instrukcję i sobie ją czytamy, prawda? Że czegoś tam nie wiemy, a moglibyśmy już dawno to wiedzieć, gdybyśmy ją przeczytali. Dobra, nie przedłużamy. Słuchajcie, temat jeżeli chodzi o ET. Tam była pomyłka faktycznie, bo ja powiedziałem zupełnie inny rozmiar, co innego powiedziałem, że tam będzie obcierało i tak dalej. I słuszny komentarz tam ktoś napisał, żeby jak łatwo zapamiętać, jeżeli chodzi o odsadzenie naszej felgi od piasty. Tutaj w tym przypadku jest napisane ET45. Ja to zbliżę Wam teraz, pokażę. Później Wam pokażę inne parametry. I się wyostrzy tu. Tu jest napisane ET45, dodatnie ET, tak? No i teraz powiedzmy, jakby było tutaj ET50, czyli większe ET, to by koło nam się schowało bardziej do samochodu, weszłoby nam głębiej do piasty, głębiej w błotnik by tam się nam schowało do środka, gdyby było 50. Gdyby było 40, to by nam się koło bardziej wysunęło na zewnątrz. Słuchajcie, oś symetrii felgi to jest oś nasza pośrodku felgi. Tutaj jak widzicie mamy mocowania naszych felg. Te czarne punkty to jest konstrukcja felgi. I teraz zobaczcie przesunięcie. Tu jest linia przerywana, tutaj nie ma tej linii przerywanej, tu jest linia przerywana po tej stronie. Tu jest tak zwane ET-25. Wartość ujemna, tu jest ET zerowe, czyli kiedy oś symetrii felgi jest równa z mocowaniem, tak? Wtedy mamy ET0, odsadzenie naszego koła.
W momencie, kiedy mamy ET dodatnie, czyli mamy ET20, tak jak tu w tym przypadku tej felgi, co mówiłem przed chwilą, jest ET45, felga się bardziej nam chowa do samochodu. Dlaczego? Dlatego, że ten wymiar ET20 to jest ta odległość między osią symetrii a tą przerywaną linią. I teraz im będzie tutaj większy wymiar, czyli tu jest ET na przykład 20, gdybyśmy tu zrobili ET40 czy 45, tak jak jest na tej feldze, to to mocowanie by było powiedzmy tu, w tym miejscu. Jak one by było tutaj w tym miejscu, to wiadomo, że musimy tą felgę dalej wsunąć do piasty. Myślę, że to jest zrozumiałe, co mówię, więc nie powinno być z tym problemu. Jeżeli mamy ET ujemne, ET ujemne to jest w minusie, no to jak wiadomo, że wtedy znowu ta oś, wymiar jest w minusie od osi symetrii naszej felgi, no i wtedy nam felga wyjeżdża na zewnątrz. Tutaj, jak widzicie, czerwonymi strzałkami wyrysowałem miejsca, na które warto zwrócić uwagę, a nawet koniecznie trzeba zwrócić uwagę przy wymianie, powiedzmy, felg. Tak? Mamy jakieś tam sobie felgi, mamy jakieś sobie 15, chcemy sobie włożyć 16 na przykład, albo mamy 16, chcemy włożyć sobie 17 felgi, nie? Na co warto zwrócić uwagę? No i szerokość felgi ma znaczenie. ET, czyli nasze odsadzenie, ma znaczenie. Wielkość koła ma znaczenie. Czyli wymiana felg to nie jest taki prosty temat, bo jeszcze do tego dochodzi nam opona, profil opony i tak dalej. To jest tak, jak ktoś w komentarzu napisał, temat rzeka. To jest po prostu niekończący się, można powiedzieć, temat. Ale gdyby komuś przyszło do głowy na przykład zmienić sobie, dajmy na to, felgi czy opony, to musimy, słuchajcie, zwrócić uwagę na odsadzenie, czyli tutaj tak zwane ET. Tutaj jest odsadzenie felgi ET. Czy będzie dodatnie, czy będzie ujemne, ile możemy się przestawić, czy powinniśmy się przestawiać, tak? Czyli jak zmieniamy na przykład na większą felgę, czy powinniśmy sobie wtedy ET na przykład dobrać mniejsze czy większe. W internecie można znaleźć przeliczniki, jakieś tam kalkulatory, a dobre firmy, które sprzedają felgi i sprzedają opony, nam przeliczą po prostu nasze koło. Pokazywałem Wam filmy, gdzie te ET można znaleźć. Podajemy rozmiar naszej felgi, szerokość w calach, średnicę w calach i na jaką chcemy zastąpić, powiedzmy, tak? I wtedy nam przeliczą, jakie powinniśmy mieć odsadzenie. Bo o co tu chodzi? Zobaczcie, każda zmiana taka bez przemyślenia, nawet to szkoda nawet pieniędzy. Słuchajcie, żeby nawet felgi sobie kupić, a później trzeba dystansowe jakieś pierścienie stosować. O, tutaj dobrze powiedziałem. Pierścienie dystansowe, czyli żeby później odsadzić właśnie tam o te 5 mm czy o 10 mm tą naszą felgę od zawieszenia, tak? Od naszego amortyzatora, od naszej MacPersona tutaj, bo się okaże później, że opona będzie nam tu darła o kielich, nie? O kielich, gdzie jest nawinięta tu sprężyna, prawda? Czyli tu jest ważne to. Albo kombinacja się zacznie z oponami, że trzeba na przykład niższy profil opony, żeby ona nam się tu zmieściła, prawda? Pamiętajcie też jedno, że koła pracują, one skręcają, szczególnie przednie, prawda? Należy zwrócić uwagę tutaj na rant błotnika. Tu mamy błotnik i rant błotnika, żebyśmy na przykład tutaj nie mieli problemu później, że gdzieś na hopie podskoczymy i nam błotnik wyrwie opona. Prawda? No bo mamy już takie, powiedzmy, szerokie kapcie i jeszcze ET kiepsko dopasowane, te odsadzenie, że ona nam się tutaj ledwo mieści między tego MacPersona a błotnik. To są takie punkty. No, wewnętrzna struktura felgi, powiedzmy też, zacisk hamulcowy tutaj jest. Musimy uważać na to, żeby ta felga nie jeździła właśnie po zacisku hamulcowym, nie? Tak samo jeszcze jeden punkt jest tutaj, gdzie jest sworzeń zwrotnicy. Sworzeń zwrotnicy też trzeba zwrócić na to uwagę, żebyśmy nie mieli tu problemu, że nam felga będzie darła na dole o wahacz, powiedzmy, tak? Czy tam śrubę mocującą, zależy jakie konstrukcje tu są, ale trzeba na to zwrócić uwagę. To są takie podstawowe rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, żeby później nie mieć problemu, a najlepiej to przeliczyć profesjonalnie, tak? Żebyśmy wiedzieli, ile my możemy tutaj, że tak powiem, sobie te felgi powiększyć, czy powiedzmy poszerzyć, tak? No to już trzeba, że tak powiem, konkretnie to przeliczyć.
Pamiętajcie jedną rzecz, to tak już ku woli informacji wam powiem. W Polsce niedopuszczone jest do ruchu, możecie mieć dowód zabrany. Jak będzie wam opona czy felga wystawała poza błotnik, poza obwóz auta. O tym pamiętajcie, przepisy nam nie zezwalają na coś takiego. Jeżeli chodzi, tutaj mam w worku pierścienie centrujące. Może się tak zdarzyć, że będziecie mieli felgę z większym otworem. Piasta będzie średnicą mniejsza. I o co tutaj chodzi z tymi pierścieniami centrującymi? Nie dystansowymi, tylko teraz już dobrze powiedziałem, pierścienie centrujące. To wygląda mniej więcej coś takiego, to jest w takim stożku, słuchajcie. Można to kupić o konkretnych wymiarach, czyli mierzymy średnicę sobie naszej felgi, mierzymy sobie średnicę piasty i szukamy sobie takich pierścieni. Pierścień stosuje się na feldze. Oczywiście obrócimy sobie to koło odwrotnie. Jak będzie odpowiedniej średnicy, to ten pierścień nam tutaj wejdzie. Oczywiście to jest większy pierścień, więc ten pierścień nam tutaj wtedy wejdzie w tą felgę, a ta średnica tego pierścienia wewnętrzna będzie średnicy naszej piasty. Dlaczego to się tak nazywa, że to jest pierścień centrujący? Ważną rzeczą w kole, jak będziecie zakładali koło, jest to, żeby koło było założone centralnie, tak? Wycentrowane, czyli pierścień centrujący powoduje to, że to koło nam idealnie wejdzie prosto. Mocując wtedy śruby, tu mamy stożki w felgach. Wiadomo, że te śruby nam się ładnie dokręcą w tych stożkach i nie będziemy mieli problemu. Był komentarz u mnie taki bardzo ważny, naprawdę dla wszystkich. Jeżeli zakładaną mamy oponę na felgę i ją mamy wyważoną, zakładamy na samochód, unikajmy gwałtownego hamowania tym samochodem przez przynajmniej jeden dzień. Wszystkie pasty, wszystkie środki, maści i tak dalej, które się stosuje na felgę, na oponę, do założenia, bo bez tego uszkodzimy oponę. To musimy zrobić po prostu, jak zakładamy te opony. Myślę, że nawet nieświadomie w warsztatach tego po prostu nie mówią. Powinni uprzedzać o tym. Natomiast no, może dzięki takim kanałom i informacjom ciekawym może właśnie warto też sobie właśnie to przyswoić do głowy. Jeżeli zmieniamy opony, mamy wysmarowane opony maścią, czy tam będzie innym środkiem, specyfikiem, który umożliwia założenie tej opony na felgę, przez pierwszy dzień nie hamujmy ostro, chyba że musimy, tak, żeby komuś dzwona nie wywalić albo kogoś nie przejechać. No to wtedy nie ma opcji, nie ma siły. Natomiast starajmy się jeździć spokojnie przez ten jeden dzień i nie używać za mocno hamulca, żeby ta nasza masa rozpędzonego auta nie spowodowała obrócenia czy przesunięcia nam się opony na feldze. No dobra, słuchajcie, to by było tyle z teorii, praktycznie to co mogłem to powiedziałem i pokazałem, a teraz bierzemy się za optymalizację tego naszego koła. Widzicie, że tu ciężarów żadnych nie ma na tym kole. Najpierw sobie to zważymy na wyważarce, później zrobimy optymalizację, pokażę, powiem mniej więcej jak to zrobić, no i zobaczymy nasz test. Wyważymy w pozycję 0, a później zdejmiemy felgę, całe koło z maszyny, z wyważarki, wrzucimy jeszcze raz. Uruchomimy, zobaczymy jaki będzie błąd tolerancji, czy maszyna zmieści nam się to, co instrukcja podaje w tych 10 gramach. Także zapraszam dalej, posłuchajcie sobie muzyki, bo jak będę już tutaj działał sobie, to będę wam wszystko pokazywał, może coś tam powiem, a w tle będzie leciała moja muzyczka. Także zapraszam do dalszej części. Mamy koło założone. Warto sobie, słuchajcie, też zakręcić tym kołem na maszynie, zobaczyć, czy nie ma jakiegoś dużego bicia, czy opona nie jest gdzieś uszkodzona, chociaż to jest staruch, śmietnik, ale warto właśnie tym bardziej sprawdzić, czy nasze pomiary będą jakieś miarodajne, tak? Bo jak się okaże, że gdzieś jest kolc pęknięty, jest burchel jakiś czy coś, to bez sensu ta robota. Wiadomo, że opona jest wtedy śmietnik. Więc sobie sprawdzimy, mamy OK i 10 gram. Nie mamy żadnych ciężarków na sprzęcie.
Teraz zrobimy procedurę optymalizacji. Wejdziemy sobie tutaj w menu. Optymalizacja. Teraz mamy taki komunikat. Upewnij się, że wyważone poprzednie koło było wykonane kołem aktualnie zamontowanym na wyważarce. Zaznaczyć kredą punkt odniesienia felga flansza. No więc robimy sobie to. Felga flansza. Na flanszy maszyny jest strzałka bądź punkt odniesienia, w zależności od maszyny. Może być znacznik lub będzie strzałka. Strzałka. Zaznaczymy sobie teraz punkt naszej felgi kredą do tej strzałki. Punkt odniesienia felga. Teraz obrócić oponę na feldze 180 stopni. Zamontować koło na wyważarce w pozycji zgodnej ze znakami na feldze i flanszy. Czyli mamy teraz obrócić oponę na montażownicy. Założymy sobie wentylem naprzeciwko siebie. Zgodnie z instrukcją możemy rozeprzeć szczęki. Znaczymy sobie teraz kredą nasz punkt na oponie i przewracamy oponę o 180 stopni. O. Mamy w tej chwili obrócone, tu mamy znak, tu mamy wentyl. Pompujemy koło. Tu mamy naszą wyważarkę. Założymy sobie nasze koło. I teraz mamy strzałkę na naszej głowicy. Ale musimy też ustawić sobie znak, gdzie znaczyliśmy sobie kredą. Więc sobie teraz otworzę głowicę. I poszukam znaku, który narysowałem kredą. Tutaj mamy znak. Kreda, strzałka. Zamykamy. W tej chwili maszyna ruszyła. Jest napisane trwa pomiar. Teraz proszę zwrócić uwagę, że możliwa redukcja procentowa 73%. Jest to bardzo dużo. 73% to jest sporo. Tu mamy na dole pokazane felga, opona. O co tutaj w tym wszystkim chodzi teraz? Teraz sobie musimy przejechać na zielone pole opona, postawić sobie znak na oponie. Sobie nacisnę hamulec tutaj. Postawić sobie znak na oponie, jakiś X i przekręcić teraz na felgę. Felga jest na zielonym. Nacisnę sobie hamulec i zaznaczę sobie teraz X na feldze. Maszyna nam podpowiedziała, jak zamontować oponę na felgę. Teraz musimy przejść na montażownicę, obrócić znaki X na oponie i X na feldze w stosunku do siebie. Spróbujemy sobie to obrócić. O. Zacina się, ale... No dobra, mniej więcej mamy X tu, X tu. Pompujemy. Mam nadzieję, że ta opona mi wybaczy. Ona już swoje w życiu przeszła. No i jedziemy na wyważarkę. Jesteśmy na wyważarce. Teraz już nie musimy ustawiać nic według znaków. Teraz tylko wychodzimy sobie z tej funkcji i
uruchamiamy maszynę. Słuchajcie, mieliśmy ok, mieliśmy 10 gram. Myślę, że będzie z tej drugiej kamery też obraz, ale widać. Dopiero teraz możemy sobie te 5 gram przykleić. Praktycznie koło w tej chwili nie ma żadnego ciężarka, a będzie miało tylko 1 gram, 5 gram na zewnętrznej stronie. Dobra. 5 gram. Słuchajcie, na tej feldze 5 gram. 5 gram to jest dosłownie taka blaszka bez ołowiu. Wrzucimy sobie maszynkę i jedziemy. Jak widzicie, w tej chwili maszyna nam pokazuje ok, ok. Zobaczcie, stary śmietnik, stara opona, stara felga, wcale nie jest taka prosta, jak już tak się bawimy, ponieważ ona ma ok i ok, to zdejmiemy teraz te koło, ono jest wyważone i zobaczymy, czy maszyna, ta wyważarka, zmieści nam się w tolerancji, którą podaje producent, czyli 10 gram. A w komentarzach pytaliście właśnie o to, dlaczego tak jest, że w jednym warsztacie jest wyważone, jedziecie do drugiego i jest niewyważone. Znaczy, powiem tak, każda maszyna ma swoją tolerancję. 10 gram, 5 gram, 15 gram, to wszystko kwestia producenta, jakie ma dopuszczalne odchylenia, prawda? Dobra, zdejmujemy. Żebyście to widzieli. Koło mam tu. Słuchajcie, to jest właśnie ten 5 gram ciężarek, to jest ta blaszka nabita. I teraz założę te koło z powrotem. Specjalnie nim poruszałem na wszystkie strony, żeby zmienić położenie. Zrobiliśmy sobie pomiar jeszcze raz i sprawdzimy. Jest ok. Zobaczymy. Zobaczcie, przerzuciło ciężar 5 gram na lewą stronę, na wewnętrzną, a producent wyważarki mówi, że tolerancja może być przy zdjęciu i założeniu 10 gram. Więc 5 gram musiałbym teraz dobić, ale nie będę tego robił, tylko znowu zdejmę. Zdjąłem znowu, bo pojechałem do trzeciej wulkanizacji. Bo przecież mam tyle hajsu po prostu, że ja mogę jeździć po całym mieście, szukać wulkanizacji tylko po to, żeby się przypierdzielić do maszyn, nie? Albo do ludzi. No dobra, losujemy, co? Zakładamy. Znowu robimy pomiar odsadzenia. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, interesu. Kurde, słuchajcie, no na trzeciej wulkanizacji w końcu wyszło dobrze. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli o poprawki do drugiej części filmu, bo się tam omyliłem, że tak powiem. Dzięki za w ogóle zwrócenie uwagi. No myślę, że ten film będzie już bez jakichś tam specjalnych baboli. A jadę na żywca, więc sami to widzicie, że no niestety już nie naniosę poprawek. Opublikuję, powiedzmy, coś tam poprzycinam, powycinam, tam gdzie poklnę sobie, to sobie poklnę, to powycinam. Natomiast reszta normalnie idzie na żywioł. Tu nie ma 10 razy nagrywanego materiału. Pozdrawiam Was, Szumo nadawał, trzymajcie się, hej, do następnych odcinków. Może nagram jeszcze czwarty, jak będę swoje opony zakładał na alusy.